Witamy w programie Innowacyjne Lubuskie. Przedstawiać w nim będziemy interesujące, nowatorskie rozwiązania powstające na terenie naszego regionu. Zaczynamy od dziedziny dopiero raczkującej w Polsce, czyli od budownictwa pasywnego. Tą gałęzią budownictwa zajmuje się firma działająca na terenie Gorzowa. Nasze firma, jako gorzowskie centrum budownictwa pasywnego, zajmuje się wszystkimi rozwiązaniami związanymi z energooszczędnością, pasywnością budynku. Są to jak gdyby wykonujemy systemy ogrzewania, systemy rekuperacji czyli wentylacji z odzyskiem ciepła, wykonujemy jako jedynie w Gorzowie testy szczelności budynku. Dzięki tym możemy sprawdzić jakość wykonania prac, jakość fachowców, którzy wykonywali tę prace, powłokę budynku, czyli szczelność budynku, ale przede wszystkim zajmujemy się właśnie budownictwem stricte pasywnym. Budownictwo pasywne zapoczątkowano w Europie Zachodniej. Za prekursora uważa się doktora Wolfganga Feista który wspólnie z pracownikami Instytutu Mieszkalnictwa i Środowiska opracował pierwsze założenia dla budynku pasywnego. Prekursorski projekt budynku pasywnego powstał na początku lat 90 w Darmstadt w Niemczech. Od tamtego czasu w Europie Zachodniej zrealizowano wiele podobnych inwestycji, stale ulepszając technologię budowy. W Polsce przyjmuje się, że pierwszy budynek pasywny powstał w 2006 roku w Smolcu koło Wrocławia. Do 2015 roku powstało w kraju zaledwie 7 certyfikowanych budynków pasywnych. Należy przeprowadzić przede przede wszystkim obliczenia gdzie w Polsce prawie nikt tego nie wykonuje. Czyli obliczenia domów, czy jest już wykonany w standardzie pasywnym. Oczywiście musimy troszeczkę inne okna zastosować, jak okna standardowe, musimy troszeczkę przewarstwić izolację, ale przede wszystkim pozbyć się wszystkich mostków termicznych, które są w domu tradycyjnym w przeważającej miarze. Mostki termiczne są to miejsca, gdzie nam ciepło z domu po prostu ucieka. Chodzi o to, żeby je wyeliminować i żeby koszty ogrzewania domu zminimalizować nawet do kilkuset złotych na rok. Budownictwo pasywne, choć w Polsce jest nowość, Wkrótce stanie się czymś powszechnym. Będzie tak za sprawą przepisów unijnych, które już za kilka lat wejdą w życie. Warto inwestować w domy pasywne. Przede wszystkim jest to komfort, tak? czyli mamy zawsze świeże powietrze poprzez wentylację mechaniczną. Jest to jak gdyby wymóg już w, ta, w tego typu domach. Natomiast w standardowych, w standardowych domach wentylacja mechaniczna będzie wymuszona przez prawo od 2018 roku. Czyli nie dostaniemy pozwolenia na budowę, tak, Jeżeli wentylacja mechaniczna nie będzie zaprojektowana. Domy w standardzie pasywnym będziemy zobowiąz zobowiązani budować od roku 2020. Tak? Czyli już nie będzie można żadnego innego budynku wybudować, jak dom w standardzie pasywnym. Pierwsze domy pasywne ich koszty przewyższały budowy domu standardowego o ponad 56%, czyli bardzo dużo. Natomiast w tej chwili standard pasywny możemy osiągnąć już na poziomie 7-8% więcej niż domy standardowe. Budownictwo pasywne jest to najbardziej zrównoważone budownictwo i najbardziej wymagające budownictwo, jakie w tej chwili jest w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Dlatego mówię tutaj, jeżeli zwiększamy koszty nakładowe na inwestycje domu pasywnego w postaci 7-8% całości inwestycji, stopa zwrotu mamy na poziomie 6-8 do 10 lat, w zależności od źródła ogrzewania domu. Czyli im tańsze źródło ogrzewania domu tym stopa zwrotu jest dłuższa. Im droższe źródło ogrzewania domu, tym stopa jest jak gdyby krótsza. Tyle teorii. Zobaczmy teraz jak buduje się domy pasywne. W okolicach Gorzowa realizowanych jest kilka takich inwestycji. Domy pasywne wizualnie wyglądają identycznie jak domy standardowe. Charakteryzuje je troszeczkę inna izolacja oraz inny montaż okien. A przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, brak mostków termicznych. Dom pasywny jest otulony w całości izolacją. Czyli troszeczkę inaczej się go buduje jak domy standardowe wykonuje się tak zwaną płytę fundamentową. Płyta fundamentowa jest to płyta nośna, na którym stoi cały budynek. W przypadku standardowego budownictwa stawiamy tak zwane stopy fundamentowe i dopiero wtedy bloczki fundamentowe i bardzo ciężko je zaizolować i przez właśnie te bloczki ucieka bardzo dużo ciepła. Jeżeli chodzi o bryłę, każda bryła nadaje się do standardu pasywnego. Izolacja termiczna jest rzeczywiście tutaj ponadgabarytowa. W naszym przypadku w przypadku tego domu izolacja termiczna wynosi 30 cm styropianu grafitowego. E, oczywiście nie jest to drogie, ponieważ e, przepłacamy za około 20 metrów sześciennych steropianu, gdzie przy 150 zł za metr sześcienny kwoty przepłacenia tak, to są tylko 3000 zł. Tak, dodatkowo bardzo ważny jest montaż samych okien. Okna montuje się w tak, zwane, w tak zwanej warstwie ocieplenia. E, dzięki temu niwelujemy właśnie mostek termiczny na styku ramy okiennej z, ze ścianą muru. Jesteśmy na drugiej inwestycji. Już tutaj. Zaawansowanie prac dużo większe, jesteśmy we wnętrzu i to, co zwraca uwagę, to duże okna, duże przeszklenie coś, czego pewnie byśmy się nie spodziewali, bo zawsze okno to jest to miejsce, gdzie, gdzie ta energia ucieka. Dokładnie. Tutaj domy pasywne charakteryzują się z ty, tym, że mają bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło, a główną energię właśnie bierzemy ze słońca dlatego tutaj widać dość duże przeszklenie od strony południowej. To one. Przede wszystkim nam ogrzewają dom. Dodatkowo ogrzewają, e, ogrzewa nam dom lodówka, pralka, wszystkie urządzenia, które pracują w naszym domu, a także przede wszystkim my, czyli ludzie. Ludzie oddychają, tak? ludzie do, dają energię do ogrzewania. Taki dom pasywny możemy. Ogrzewać przysłowiową świeczką. Obsługa domu jest bardzo prosta, ponieważ generalnie nie musimy żadnej automatyki wstawić do domu pasywnego. On się niczym nie różni od domu standardowego. Oczywiście możemy wstawić automatykę tak zwanego inteligentnego domu. Dzięki takiej automatyce możemy automatycznie samemu zamykać rolety poprzez smartfona, możemy otwierać bramę garażową, możemy także zrobić taką automatykę, żeby te roletki na przykład zamykały się automatycznie, w zależności od nasłonecznienia wszystkich okien. Tak, ponieważ nie chcemy, żeby nasz dom pasywny przegrzewał się w okresie letnim. Tak potrzebujemy energii ze słońca w okresie zimowym, natomiast nie potrzebujemy jej wcale latem, bo wtedy występuje przegrzewanie się domu. Możemy dzięki automatyce inteligentnego domu możemy sterować wszystkim tak naprawdę oświetleniem, telewizorem, kawiarką. To jest tylko uzależnione od, od naszej wyobraźni. Gorzowska firma buduje także dom modelowy, gdzie testowane będą różne rozwiązania technologiczne. Żeby to pokazać, jak gdyby takowa budowla, rozpoczęliśmy budowę domu modelowego w standardzie zeroenergetycznym. To znaczy, że dom możemy ogrzać za 0 złotych rocznie. Nad samym projektem siedzieliśmy prawie rok czasu. W zeszłym roku zaczęliśmy go już wykonywać i w tym roku planujemy go we wrześniu skończyć. Ten dom budujemy w kooperacji z kilkunastoma firmami, nie tylko z Gorzowa, ale i z całej Polski, czyli każdy, każda z tych firm. Coś dokłada, jedni dokładają elewacje, drudzy dokładają okienka, trzeci wykonują posadzki czy tynki, Tak, Dzięki temu umożliwiło nam pokazanie wszystkich składników budownictwa pasywnego. To jesteśmy teraz przed trzecim budynkiem. Budynek najmniejszy, ale paradoksalnie przez to najtrudniejszy dla Państwa do zaprojektowania. Dlaczego? Skąd to wynika? Tak, dom pasywny, im mniejszy, tym trudniejszy do wykonania, ponieważ styk ścian zewnętrznych z płytą fundamentową jest w przed na metr kwadratowy największy, dlatego straty ciepła są największe. I to jest troszeczkę inne rozwiązanie, na przykład szczytów. Szczyty wykonane są z płyty OSB po to, żeby zniwelować właśnie straty ciepła. Które... To nie jest tak, że my wszystko umiemy, jesteśmy w tym wszystkim najlepsi. Nie, my tak samo się tego uczymy, ponieważ domów pasywnych w 2015 roku certyfikowanych było bodajże 7. Tak? W tej chwili jest ich ciutkę więcej, więc to jest jak gdyby nowość w Polsce. I ten dom modelowy, który my budujemy jako dom pokazowy, czyli taki, który, który będzie można odwiedzić, będzie można zobaczyć, jest wyposażony w szereg różnych czujników temperatur. Te czujniki temperatur są rozłożone w różnych płaszczyznach, są w tynkach, są w posadzkach, są w płycie fundamentowej, są wywiecone w ziemi, będą w izolacji termicznej, zewnętrznej, wewnętrznej, więc tych czujników będzie razem kilkadziesiąt będziemy to monitorowali po to żeby później zoptymalizować rozwiązania które będziemy sprzedawali naszym klientom. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć taki dom, dowiedzieć się czegoś więcej, kiedy, gdzie, do kogo powinien się zwrócić. 10 września 2016 roku będziemy zrobimy dzień otwarty domu modelowego. To jest nasz dom modelowy właśnie w standardzie zero energetycznym. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie GCBp .pl, czyli Gorzowskie Centrum Budownictwa Pasywnego, lub właśnie bezpośrednio na stronie samej inwestycji Energetyczny.info. Szkolenie, tak jak wspomniałem, wraz z pokazywaniem domu odbędzie się 10 września 2016 roku.